cześć, witajcie w mojej ostatniej inspiracji na kanale Craftwena TV. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak wykonać dwie takie przekładki do mojego mini albumu Project Life. Zrobimy pierwszą przekładkę z opisem, a z drugą przekładkę już z konkretnymi zdjęciami. Także serdecznie zapraszam na film. Ten albumik zaczęłam już jakiś czas temu, dawno temu, także mam już parę pierwszych stron, no i przyszedł czas na to, żeby je kontynuować. Mam jeszcze sporo koszulek do wykorzystania, także zaczniemy pracę. Oczywiście już mam przygotowane zdjęcia, wydrukowałam je z czarną ramką, ponieważ takie też zdjęcia wykorzystywałam we wcześniejszych stronach. Kolekcja, którą użyję, to jest I Love Crafting z Echo Parku. Jest to świetna kolekcja pod właśnie zdjęcia takie skrapciółkowe. Do tego mam jeszcze naklejki i chipboardy. Z naklejek jednak nie będę korzystała, ale chipboardy jak najbardziej. Złoty papier wykorzystuję, ponieważ poprzednia kolekcja miała też złote elementy, więc stwierdziłam, że żeby dopasować to wszystko, to użyjemy też sobie takiej złotej foliowanej strony. Na początek dopasujemy kolorystykę kolekcji do naszych zdjęć. Tworzenie projektu do już gotowych zdjęć jest o tyle proste, że właśnie możemy sobie wziąć zdjęcia i sprawdzić, jaki papier do danej fotki nam by pasował. Oczywiście możemy też wydrukować zdjęcia później czarno-białe czy w sepi, ale do takiego projektu kolorowego, no te zdjęcia kolorowe jednak są idealne. Dlatego staram się dobrać kolorystykę do konkretnych zdjęć. Tutaj przeważa kolor zielony, jako że my gdzieś na trawce stoimy, i kolor różowy ze względu na moje włosy między innymi i czytam kreacje. Także te dwa kolory wydają mi się najfajniejsze. No i teraz jeszcze będę dobierała za chwilę kartę, bo wiem, że będę chciała zrobić dwie, bo to jest za mały format, żeby jeszcze jakieś opisy wrzucać w stronę. Także zrobimy sobie dodatkową stronkę właśnie z napisem, gdzie opiszemy po prostu, co to za zdjęcia i co to za wydarzenie. Ponieważ są to zdjęcia z ślubu mojej skrapciółki Natalki, więc postanowiłam wybrać kartę z serduszkiem, gdzie później umieszczę jeszcze napis. No i tą kartę przede wszystkim muszę w jakiś sposób obrobić, tak żeby przede wszystkim zmieściła mi się do mojej przekładki, która ma 10 na 10 cm. Wszystkie zdjęcia są na czarnej bazie, więc pomyślałam sobie, że w tym projekcie też zrobię czarne tło. Plus dodam jeszcze złoty rancik, żeby właśnie dopasować do wcześniejszych papierów. Czarny kawałek odmierzam tak, żeby jeszcze było miejsce na przymocowanie mojej karty do mojego albumu. W pierwszym zamyśle chciałam to zrobić za pomocą nitów i pokażę Wam, jak to planowałam, ponieważ być może przyda Wam się w ogóle informacja o tych nitach z tymi nowymi nakładkami. Ale generalnie będę musiała z tego zrezygnować, ponieważ te nity nie wchodzą mi na tą bazę, nie są za małe, żeby zmieścić się na te metalowe elementy, które są w albumie. Ale ponieważ użyłam fajnych nowych nitów, to pokażę Wam cały ten proces. Teraz robię oczywiście dziurki krokodylem, czyli krokodylem, no i biorę nowe nity, które nazywają się eyelets and washers. To są nity, które mają takie wykończenie z drugiej strony, żeby ładnie ten nit z obu stron wyglądał, czyli wkładam od jednej strony nita, od drugiej strony nakładam takie kółeczko i po zaciśnięciu to wykończenie z drugiej strony będzie też wyglądało bardzo elegancko i ładnie, nie będzie taki rozciapciany kwiatek, jak to zwykle wygląda. O! Czyli z dwóch stron ładnie wykończony. Zrobię to jeszcze oczywiście z drugiej strony i za chwileczkę będę próbowała to włożyć do albumu. Wcześniej jeszcze przykleję ten element i obrysuję go białym żelopisem, tak żeby było po prostu coś ciekawego się działo na tej stronie. No ale niestety mój pomysł się nie sprawdził, także za chwilę będę naprawiała to i tworzyła zupełnie coś innego. Zanim jednak przejdę do zmiany koncepcji, tworzę napis, czyli po prostu piszę na białej kartce tekst, wycinam go, wycinam każdą linijkę osobno i podklejam również na czarny kawałek papieru, żeby po prostu ten napis był ładnie widoczny i komponował się z całą resztą.
Z drugiej strony wykorzystam kolejną kartę, także wybieram coś, co pasuje do pozostałych zdjęć i pozostałych kolekcji. Poprzednie karty chyba też robiłam z kolekcji z Echo Parku, także te kwiaty bardzo są podobne i bardzo fajnie tutaj wyglądają. Znowu podklejam je też na złoto, żeby po prostu dopasować do całego albumu. Fajny to jest element właśnie, żeby sobie samemu porobić takie błyszczące elementy, czy jakieś listki, czy właśnie wykończenia. U mnie wystarczy mi to ten właśnie złoty podkład i znowu robię jakiś wzorek w koło. I za chwilę będę chciała to wpiąć do mojej bazy. Niestety te nity są po prostu za wąskie i nic z tego nie będzie. Także zmiana koncepcji. Postanowiłam wykorzystać fantastyczny przyrząd, który również znajdziecie na półkach sklepu Craftvena. Jest to Fuse Tool, czyli takie urządzenie, którym możecie dzielić foliowe właśnie takie koszulki na więcej części i na przykład zamykać w nich cekiny, które za chwileczkę ja będę właśnie wrzucała. W sklepie znajdziecie również takie foliowe, specjalne foliowe koszulki, które możecie właśnie tym narzędziem dzielić i tworzyć wkłady do Project Live'a większe, nie takie malutkie, ale nawet do tych dużych 30x30. Także ja w tej chwili przesunęłam sobie tą moją kartę maksymalnie na lewą stronę, po to, żeby po prostu tutaj w tym miejscu podzielić i zgrzać tę folię i w prawą część wrzucić cekiny, żeby po prostu ta karta była taka weselsza i bardziej oryginalna. No i oczywiście też cekiny staram się dobierać tak, żeby były kolorystycznie dopasowane do moich kolorów na karcie. Oczywiście po wrzuceniu wszystkich cekinów zamykam wejście do tego kawałeczka i od razu mówię, nie róbcie tego na matach, bo możecie sobie matę uszkodzić. Najlepiej róbcie to na matach specjalnych do tego Fuse Toola albo na matach szklanych, tylko po nich troszeczkę się ślizga ten nasz Fuse Tool. Karta już jest zamknięta, wykończona, także mogę ją włożyć do mojego albumu. No i teraz zaczniemy pracę z kartą ze zdjęciami. Na początek oczywiście docinam bazę, czyli 10x10 i dobieram sobie do tego ten drugi papier. Jakby jedna strona będzie właśnie różowa z delikatnym elementem zielonym, żeby też po prostu te dwie strony do siebie dopasować. Więc pomyślałam sobie, że dotnę kawałek takiej jakby zielonej bazy pod te zdjęcia, a potem ozdobię to elementami tekturowymi z kolekcji. Bardzo Wam serdecznie polecam tą formę. Przez to, że ten album jest taki malutki, to naprawdę bardzo niewiele trzeba, żeby stworzyć fajną stronę. Ja tutaj po prostu dosłownie ułożyłam trzy elementy na tej jednej karcie, tak nieregularnie, i potem tylko dołożę jakieś ozdoby, napis i kwiatuszek, czy tam dwa kwiatuszki. Także sami zobaczcie, robi się to po prostu chwilkę. Faktycznie fajnie mieć tutaj kolekcję, która nam dostarczy, że tak powiem, elementów dodatkowych, a akurat w Echo Parku nie ma z tym problemu, jeśli macie die-cuty i naklejki. Ja zdecydowanie do takiej formy wolę die-cuty, ponieważ zwykle, znaczy one są wszystkie zamknięte w koszulce, więc nic się z nimi nie dzieje. Jest spokojnie miejsce w tej koszulce, żeby te elementy były lekko wystające, a wydaje mi się, że to dużo fajniej wygląda. No i pierwsza scena już gotowa. Przymierzam się teraz do drugiej. Tutaj już wykorzystam to tło, które jest, ponieważ pomyślałam sobie, że jest fajne, takie ciemne, ładnie wygląda. Więc już nie zaklejam go dodatkowym tłem, tym zielonym, tylko wycięłam sobie jeszcze napis, żeby już ten napis mieć, że tak powiem, załatwiony na tle. Podklejam go oczywiście też na czarne, na czarnej bazie. No i wokół niego tylko ułożę za chwileczkę zdjęcia, tak żeby był napis widoczny i zdjęcia widoczne i tak naprawdę strona będzie już gotowa. Także serdecznie zapraszam Was do sklepu, gdzie znajdziecie te segregatorki właśnie do Project Live'a, Fuse Toole, znajdziecie foliki do uzupełnienia i oczywiście multum kolekcji. Ja teraz sobie tutaj jeszcze tylko dokleję, ponieważ my jesteśmy skrapareczki, dokleję sobie tutaj tylko element taki typowo skrapowy, pędzelek, skrapowy, kraftowy bym powiedziała. I jeszcze guziczki, żeby troszeczkę wzbogacić tą całą kompozycję. Do what makes you happy to jest bardzo fajny tekst, który generalnie powinien nam towarzyszyć codziennie, także róbcie tak, żeby Wasze życie było wesołe i szczęśliwe, róbcie to, co kochacie
Czyli kraftujcie, skrapujcie, róbcie zdjęcia, wywołujcie i twórzcie swoje własne albumy. Oczywiście na koniec wkładam do mojej koszulki i koszulkę montuję w moim mini albumiku, który pewnie będzie się tworzył jeszcze kolejny rok, ale zawsze miło do niego będzie wrócić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz na kolejnej inspiracji. Do zobaczenia na kanale. Pa!